Witam, witam wszystkie kryptoświry. Zapraszam Was na kolejną dawkę najnowszych pozytywnych informacji ze świata krypto. Zapraszamy również na naszą grupę Zdefiniowani. Wystarczy, że wejdziesz na stronę zdefiniowani.pl i dołączysz do naszego Telegramu. Badania przeprowadzone za pośrednictwem ankiety przeprowadzone przez Koda Labs wykazało, że programiści są zdania, że adopcja Web3 przez rynek gamingu będzie miała kluczowy wpływ na pozyskanie oraz utrzymanie użytkowników. Większość badanych przekonana jest, że Web3 zrewolucjonizuje branżę gier. Niektórzy spodziewają się, że Web3 będzie miało istotny wpływ na pozyskanie nowych, jak i zatrzymanie starych użytkowników przy danych seriach gier. Ta ankieta pokazuje, że większość programistów zanurzyła się już w tworzeniu gier Web3, kierując się korzyściami, takimi jak dodatkowe fundusze, nowe źródła przychodów i utrzymanie graczy. Binance ogłosiła, że cyfrowa izba handlowa wiodące Stowarzyszenie Handlu Blockchain i Kryptowalut będzie współpracować z ich globalnym ekosystemem blockchain, stojącym za największą na świecie giełdą aktywów cyfrowych. Binance dołączy do komitetu wykonawczego izby, aby rozwijać branżę blockchain, a także innych graczy z tej branży. Bank of Russia testuje międzynarodowe płatności kryptowalutowe z firmami. Centralny Bank Rosji planuje wykorzystać kryptowalutę do płatności transgranicznych w próbach z prywatnymi firmami. Testy zostaną przeprowadzone w ramach specjalnego reżimu prawnego, który jest obecnie opracowywany. Bank Centralny Rosji bardzo mocno zainteresował się kryptowalutami w obliczu sankcji finansowych. Binance przejmuje giełdę Toko Crypto. Jak donosi CNBC Indonesia, Binance planuje stopniowo nabywać wszystkie akcje Toko Crypto, aby legalnie działać w kraju, ponieważ giełda posiada wszystkie zezwolenia regulacyjne wydane przez Commodity Futures Trading Regulatory Agency. Warto również nadmienić, że gigant branży inwestuje w Toko Crypto już od 2 lat. Chainlink i Arbitrum – partnerstwo, które może wpłynąć na rynek kryptowalut. Chainlink oraz Arbitrum utworzyły kolejne ważne partnerstwa dla branży blockchain. W rezultacie Arbitrum One uruchomiło Chainlink Automation. Dzięki temu mogą uatrakcyjnić kontrakty, jednocześnie oszczędzając czas i zasoby przeznaczone na rozwój. Kolejna zauważalna różnica jest zwiększona prędkość skalowania. Koncentrując się na skalowalności, Chainlink Automation umożliwia szybszą identyfikację i potwierdzanie transakcji nawet w okresie przeciążenia sieci. Po te i inne informacje zapraszamy Was na grupę zdefiniowani.pl. Trzymajcie się, hej!